Słyszałem, że już wtedy byłeś doskonały i grałeś tak, jak nikt inny w tamtych latach w Europie. To przesada. Doprawdy? Tak, wtedy było wielu dobrych pianistów. Kto na przykład? Rachmaninow był fantastycznym pianistą. Mówił, że grasz jego drugą sonatę lepiej niż on sam. Tak, to prawda. Rachmaninow powiedział, że nie znał możliwości fortepianu, póki nie usłyszał, jak grasz. Tak, on lubił moją grę.